Wtrząsająca sytuacja w Polsce przez Polskę przetaczają się kolumny wojskowe, wojska niemieckiego, amerykańskiego, mnóstwo też pociągów, na których są czołgi, ciężki sprzęt wojskowy, a wszyscy możemy faktycznie to zaobserwować na licznych nagraniach, które się pojawiają na YouTubie. No właśnie, czy już wkrótce dojdzie do wybuchu wojny i przepowiednia stowice jackowskiego realizuje się obce wojska w Polsce. Gdzie to wojsko podąża? Czy na obronę granicy? Polsko-białoruskiej, czy zupełnie na wschód, jeśli chodzi o Ukrainę. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie analizę tej bardzo niebezpiecznej sytuacji, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, na YouTube jest mnóstwo filmików. Eee, I osób prywatnych, i też praktycznie media lokalne, portale internetowe, które wrzucają filmiki. Jak ma miejsce przemarsz? Może niedosowny przemarsz wojska, tak że żołnierze nie muszą iść po prostu fizycznie jak na pielgrzymce, tylko po prostu przejazd transportu wojskowego, ruch jest wstrzymywany. Jeśli chodzi o kolej, bardzo dużo na kolei jest po prostu czołgów. Nawet nie ma takiej sytuacji, żeby te czołgi były przykryte jakąś plandeką, tak? Normalnie widać tablice rejestracyjne, widać po prostu, że to są czołgi niemieckie, że to są, to jest sprzęt wojskowy amerykański, tak? No i mnóstwo osób jest praktycznie tutaj zdezorientowanych, ma pewne obawy, no bo na dwoje babka wróżyła. Albo to jest sprzęt wojskowy, który ma pomóc Polsce, większa liczba wojska, która ma być w Polsce, tak, na, na wszelki wypadek, gdyby doszło do wybuchu wojny, albo to jest sytuacja, jeśli chodzi o obronę granicy polsko-białoruskiej, wzmocnienie praktycznie tutaj tej granicy wschodniej, albo to jest sytuacja transportu e, praktycznie tutaj sprzętu wojskowego na Ukrainę, tak, czy w stronę Ukrainy, żeby właśnie wspomóc Ukrainę, jeśli chodzi o działania militarne. Oczywiście władza w całej tej sprawie milczy, tak, te praktycznie te transporty odbywają się bez jakiegokolwiek komentarza, komentarza ze strony władzy, ale też się nie ma co dziwić, tak, co ma władza powiedzieć, tak, sprzęt wojskowy jedzie na, na Ukrainę, no nie będą o tym informować, natomiast rzeczywiście mnóstwo takich filmików można zobaczyć na YouTubie, filmiki, które mają po kilkaset tysięcy wyświetleń, gdzie praktycznie ludzie, tak, no nawet tutaj e, zwykli, którzy są gdzieś na dworcu, czekają, widzą jak te pociągi praktycznie przejeżdżają i co ciekawe te pociągi w żaden sposób nie są przykryte, jakieś plandeki czy, e, czy za, zamaskowane, normalnie po prostu pokazane są czołgi, czołgi niemieckie, czołgi amerykańskie, sprzęt wojskowy, no ciężki i tak dalej. Ja nie jestem jakimś specjalistą jeśli chodzi o wojskowość, no ale każdy potrafi to odróżnić, tak? I to e, praktycznie wszystko pociągi wożą, tak, tak samo jeśli chodzi o drogę, e, też po prostu sporo tego sprzętu, ale wiadomo, e, jeżeli to jest możliwe, to jak starają się jak najwięcej praktycznie tego sprzętu wojskowego przewozić po, pociągami, e, no bo e, tak, jest to wygodniejsze, szybsze i tak dalej. No i teraz pytanie jest, w jakim celu tak naprawdę ten sprzęt wojskowy dociera do Polski, czy Polska jest tylko tak naprawdę, no krajem pośrednim, gdzie na przykład ten trans transport trafi na Ukrainę, czy na przykład ten transport trafi na granicę polsko-polski na granicę wschodnią Polski, na przykład granicę z Białorusią. No więc tutaj są różne tak naprawdę interpretacje, bo wiadomo, że jeśli chodzi o Ukrainę, to Ukraina otrzymuje takie wsparcie. Mówiło się o dostawie na przykład sprzętu wojskowego przez Litwę, który miałby dotrzeć do Ukrainy. Mówi się też o wsparciu takim oficjalnym, nieoficjalnym, bo tutaj sprawa skomplikowana z tego względu, że Ukraina nie jest w NATO. Więc pewne wsparcie militarne jest ze strony poszczególnych państw, ale na zasadzie takiego braterstwa, tak, no my wam pomożemy, no nie wiem, tak jak sytuacja, macie sąsiada, któremu się spaliło mieszkanie czy też dom, pójdziecie, pomożecie mu, tak, ale też nie, odbuduje, nie odbudujecie mu całkowicie tego domu, no musi mieć po prostu materiały, musi po prostu mieć jakąś firmę, czy więcej musi być ludzi zaangażowanych praktycznie w odbudowę tego domu, natomiast rzeczywiście rzeczywiście po prostu tutaj pewna pomoc braterska może płynąć, jeśli chodzi o Ukrainę. Wiadomo, jeżeli, jeżeli jeśli chodzi o praktycznie o sytuację na granicy polsko-białoruskiej, no to tam też jest sytuacja niebezpieczna. Na pewno optymistyczne jest to, że już powstaje ten mur, tak? Eee, znaczy już tak, no dobrze, że nie, 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 nie trzeba na niego czekać po prostu ileś tam miesięcy, że już tam pierwsze te pale czy, jak to się tam mówi, na nasadzenia to była w ogrodnictwie, ale tam pierwsze te bele zostały wbite. Eee, Im szybciej ten płot powstaje, tym lepiej, jeżeli już po prostu zostały pieniądze na to przeznaczone, zostało to po prostu przyjęte przez SEM, to lepiej, żeby to powstało jak najszybciej. Zresztą to jest dziwne, tak? No bo pierwsze zmianki na temat właśnie kwestii imigrantów pojawiły się w 2015 roku i od tamtego czasu nic nie zrobiono, tak, a teraz się buduje na chybcika praktycznie mur za miliard sześćset milionów złotych, no ale już pomijając fakt, niech to będzie, to na pewno nie zaszkodzi, tak, natomiast tutaj właśnie ten sprzęt wojskowy, no może on docierać właśnie na Ukrainę, może to docierać właśnie też przy granicy na przykład polsko-ukraińską, ewentualne wzmocnienie, gdyby doszło do ofensywy, gdyby doszło do konfliktu, no pamiętajmy też taką rzecz, że gdyby Gdyby Rosja zaatakowała Ukrainę, to nastąpiłby bardzo szybki podbój. Więc tutaj, no, państwo polskie, a także po prostu państwa w ramach NATO powinny się przygotować na to, żeby zagraniczyć, zabezpieczyć praktycznie tą granicę z Ukrainą. Nie przed Ukrainą w żaden sposób, tak? Bo my się nie obawiamy Ukrainy, nie ma żadnych przesłanek na to, żeby się obawiać, tylko żeby zabezpieczyć, gdyby na przykład Rosja szybko podbiła Ukrainę. To z natury na kolej rzeczy, tak? No, ja tak zawsze mówię no tak, macie domek jednorodzinny, e, piękny samochód, po prostu przed tym domkiem jednorodzinnym, domek jednorodzinny świeżo wybudowany, ładne okna, dachówka i tak dalej, nie macie płotu. No to kurczę, aż tego przestępcę to aż kusi, żeby przyjść po prostu, żeby wam ukraść ten samochód, żeby wam po prostu lucerka zniszczyć. Musi być ten płot, który po prostu ma funkcję prewencyjną, tak? I tak samo ten płot, który teraz powstaje na granicy z Białorusią, jak już po prostu pieniądze zostały przeznaczone, to powinien być. No czy on rzeczywiście zatrzyma migrantów, to już jest inna sprawa. I drugi Druga sprawa, jak Polska się zabezpiecza, jeśli chodzi o granicę polsko-ukraińską, bo to jest kluczowa sprawa, tak, jak się faktycznie zabezpieczamy, gdyby doszło do szybkiego ataku, jeśli chodzi o Rosję. No, miejmy nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, ale wiemy, że gdyby nastąpił atak, to atak na przykład na Ukrainę mógłby się odbić z kilku stron, ze strony Rosji ze strony Mołdawii, ze strony y, Białorusi. Może Mołdawia się wycofa, tak, w ostatniej chwili, ale y, przecież realny bardzo jest atak, z, y, możliwy atak ze strony Białorusi, ze strony właśnie Krymu, ze strony właśnie y, tutaj Rosji i y, też y, atak powietrzny. Więc, y, no, y, państwo polskie, a także po prostu NATO powinno zabezpieczyć, y, no, media lubią nazywać to tą lewą flankę, tak, powinno zabezpieczyć tę granicę polsko-ukraińską, bo my praktycznie tutaj jesteśmy też wschodnią granicą, jeśli chodzi o Unię Europejską, e, tak znaczy Unię Europejską, jeśli chodzi o NATO, tak, jeśli chodzi o struktury, to powinno być zabezpieczone. Inna sprawa, czy rzeczywiście po prostu to wojsko byłoby tam potrzebne, czy też nie, no to już jest inna sprawa, ale jakby funkcja taka prewencyjna. No więc to wojsko amerykańskie może nie dziwić, bo wojsko po prostu amerykańskie, wiadomo, w Polsce stacjonuje. Mogą dziwić na przykład wojska e, tutaj niemieckie, no ale one też nie powinny dziwić, bo to nie oznacza, że wojsko niemieckie podbije Polskę, tylko jesteśmy w ramach NATO, więc tutaj mogą być różne dywizje wojskowe, tak, i z Francji, i z Włoch i po prostu ze Stanów Zjednoczonych, więc nie, nie powinno być to żadnym zdziwieniem, tak, nie powinno to być żadnym zdziwieniem, aczkolwiek no wiemy o tym, że różne państwa deklarują pomoc, jeśli chodzi o Ukrainę, wysłanie sprzętu wojskowego, A tylko wydaje mi się, że no to i tak będzie za mało, tak, no ile mogą wysłać tych czołgów, no mogą po prostu pewną partię wysłać, też nie mówmy, że zaraz po prostu te poszczególne państwa tak doposażą Ukrainę, że Ukraina się obroni przed Niemcami, przed Niemcami, przed Rosją, e, oni mogą w jakiś sposób odeprzeć atak, natomiast wiadomo, że Rosja jest silniejsza i jest w stanie faktycznie podbić tutaj Ukrainę, poza tym te poszczególne państwa, tak jak Niemcy i tak dalej, to też zachowują pewien bufor bezpieczeństwa, nie będą wysłać zbyt dużo wojska, e, bo sami się mają obawy, gdyby na przykład doszło do wybuchu III wojny światowej, do konfliktu globalnego, jak cała ta sytuacja by przebiegała, jak cała ta sytuacja by wyglądała. No więc, no na pewno jest to niepokojące, że tak dużo wojska jest transportowane przez Polskę, tak, że to jest na pewno po prostu niepewna, niepokojąca sytuacja, która ma miejsce, władza w żaden sposób na no nie tłumaczy, z czym to jest związane, nie można też tego podpiąć pod kwestię, o, będą mieć miejsce manewry wojskowe i tak dalej, no bo raczej po prostu nic się nie zapowiada na to, żeby były manewry wojskowe, nie było żadnych informacji na temat tego, żeby były manewry wojskowe, tak, jedynie tu jest kwestia właśnie wzmacnienia kwestii bezpieczeństwa. Wiadomo było, jeżeli chodzi o granice Polski z Białorusią, no to były tam gesty wsparcia ze strony niemieckiej, ze strony brytyjskiej, ale to były bardziej pojedyncze właśnie wsparcie, tak, bo informacja na temat tego, że Grupa inżynierów czy technicy wojskowi przyjadą z Wielkiej Brytanii wesprzeć wesprze tę sytuację na granicy, też trzeba pamiętać, że cały czas ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej ona nie jest ustabilizowana, ona przycichła, to nie oznacza, że po prostu ona nie, nie będzie wzmożona, tak? Bo zobaczmy sobie państwo polskie, a dokładnie rządzący, powinni brać pod uwagę najgorszy wariant, a mianowicie, że będzie bardzo duża grupa migrantów ze strony Białorusi na, Polski, na Polskę, gdyby na przykład Rosja całkowicie podbiła Ukrainę następnie miałaby apetyt na Polskę i też kwestia niebezpieczeństwa tego, że atak ewentualny na Polskę mógłby się odbić ze strony obwodu Kaliningradzkiego, Morza Bałtyckiego, Białorusi, a także Ukrainy, nie, tak? Przecież ostatnio były manewry wojskowe, jeśli chodzi o marynarkę wojenną wojsk rosyjskich, tam kilkanaście okrętów, 11 czy 21 wypłynęło na Morze Bałtyckie. Słyszałem ostatnio praktycznie informację, że tam podobno był spór z Irlandią, że się Irlandii nie podobało tam właśnie, że te okręty pływają, krążą tam i tak dalej, no, oczywiście Rosja mówi to wszystko, manewry ćwiczebne i tak dalej. Natomiast no, jest tutaj pewne ryzyko, jest to pewne niebezpieczeństwo. Tak? Biden e, mówił publicznie, że e, praktycznie tutaj Stany Zjednoczone z większą liczbą wojska w Polsce i w Rumunii przestrzega Rosję przed wybuchem wojny, przed atakiem praktycznie Ukrainy. No zobaczymy, jak cała ta sytuacja będzie wyglądała. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Napiszcie w komentarzach, e, co na ten temat sądzicie, czy dojdzie do wybuchu wojny. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.